Dobry wieczór, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj kochani opowiem Wam taką historię, jak to obchodziłem e, Szabat albo właściwie jak to ja obchodzę szabat. No pewnie co jakiś czas musi się tak zdarzać, że pojawiają się zwolennicy właśnie szabatowania, ludzie, którzy w komentarzach dopytują się, no niektórzy się dopytują, a potem oczywiście oskarżają, że ja nie czczę szabatu, że tylko o tej niedzieli mówię i nic o szabacie, że oczywiście łamię przykazania Boże. Nie wiem skąd to biorą, ponieważ nawet takie komentarze pojawiają się pod nagraniami, które nic wspólnego nie mają, właśnie z Szabatem. Oczywiście, jak najbardziej są nabożeństwa niedzielne, ale i na, niektóre nagrania, te tak jak to właśnie nagrywam w poniedziałek, nie tylko w niedzielę, mówię o, o Panu Bogu, strasznie mi wiele rzeczy zarzucają. Niektórzy są dość tacy. No, wulgarni trzeba powiedzieć, że wulgarni. Tych wulgarnych od razu blokuję, nie ukrywam tego, kasuję te komentarze. Ale kochani, wiecie co? Niektórzy mają problem e, z szabatem i powiem Wam, przyznam się Wam, że też kiedyś miałem taki problem. Kiedy nawróciłem się, nawet więcej, nowo narodziłem się, gorliwie studiowałem Pismo Święte, chciałem podporządkować całe życie swoje Panu Bogu, chciałem rozważać każdy werset biblijny i ten werset mnie i te fragmenty biblijne bardzo fascynowały. I pewnego razu stało się tak, że no właśnie doszło do mnie jakoś, że chyba warto zagłębić się i poświęcić czas na temat właśnie szabatu. Wcześniej właśnie skończyłem rozważać kwestię dziesięciny i Biblia, już szukałem, co Biblia mówi właśnie odnośnie dziesięcinie, Dość jestem usatysfakcjonowany tym, co właśnie Biblia mi powiedziała. Mój portfel troszeczkę mniej, natomiast przyszedł czas na Szabat, więc zacząłem studiować Słowo Boże pod kątem Szabatu. Właśnie, czy ten Szabat to trzeba obchodzić, czy nie, kiedy jest ten Szabat, czy to musi być w sobotę, może być w niedzielę, w inny dzień. I Kiedy tak sobie czytałem, oczywiście zacząłem od początku, no to tak, przeczytałem pierwszą Księgę Mojżeszową, inaczej Księgę Rodzaju. Tam czytałem o szabacie, potem oczywiście księgi dalsze Mojżeszowe też czytałem o tym szabacie. I rzeczywiście, kiedy tak czytałem, ale nie skończyłem jeszcze czytać całego Słowa Bożego w tym kontekście, bo wcześniej oczywiście przeczytałem Słowo Boże kilka razy, natomiast patrząc odnośnie szabatu, doszło do mnie takie zrozumienie, czym się też. Podzieliłem z moją żoną i powiedziałem tak, no żono, moja chyba rzeczywiście musimy zmienić nasze uwielbienie Boga, albo inaczej ten czas społeczności z niedzieli na sobotę. Moja żona się wtedy na mnie dość dziwnie popatrzyła, ale, że jest posłuszną żoną, powiedziała: no dobrze, skoro takie masz zrozumienie, tak wyczytałeś, tak Ci Bóg mówi, no to tak zrobimy. No, i oczywiście mieliśmy zamiar świętować szabat. No, problem był taki, że do społeczności, do której wtedy uczęszczaliśmy, ona spotykała się w niedzielę, a nie w sobotę. Spotykała się też w tygodniu. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, że my to będziemy przychodzić w sobotę, skoro tam nikogo nie będzie. No i nie będziemy mieć właściwie tej społeczności, oczywiście, myśleliśmy, że podzielicie tymi informacjami. No dobra, ja myślałem, że podzielicie tymi informacjami z pozostałymi, spodziewałem się, że różnie może być z odbiorem właśnie i zmianą niedzieli na sobotę. Natomiast nie poddawałem się. Ale też pomimo to, że wyczytałem w pierwszych już księgach kwestię szabatu, to wiedziałem, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne właśnie do wykrywania różnego rodzaju błędów i przygotowania mnie do doskonałości, więc czytałem dalej, co i jak ma wyglądać. Doszedłem tam do dziejów apostolskich. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale i wersety od 24 znalazłem takie słowa. Pozwólcie, że przeczytam. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili Was naukami, siejąc zamęt w Waszych duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na Was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożką, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wesłanicy przybyli więc do Antiochii i, zwoławszy lud, oddalili list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą. Treścią. Tutaj były zarzuty w Galacji, że ci, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, ci, którzy przyjęli Ewangelię, powinni jeszcze się obrzezać. Więc apostoł Paweł poszedł do Jerozolimy, aby właśnie z apostołami, pozostałymi apostołami przedstawić im ten problem i dowiedzieć się, co mają robić. Więc obradowano na tak zwanym pierwszym soborze jerozolimskim. No i właśnie odczytałem postanowienie pierwszego soboru jerozolimskiego. Co ważne w tym jest, że kiedy odczytują ten list, mówią, że postanowiliśmy duch. Święty i my. Duch Święty, który jest oczywiście w miejsce Jezusa Chrystusa teraz na ziemi. Duch Święty, który oczywiście tak wierzę, że jest Bogiem w pełni, 100% Bogiem, nie żadnym tam trzecim, dziwnym, nie, nie, niepełnym jest jak najbardziej, 100% Bogiem, więc sam Bóg. Postanowił, plus do tego przyczynili się, znaczy przychylili się, o tak bym powiedział, apostołowie i oznajmił, co należy robić, czyli ci ludzie, którzy wywodzą się z Boga, na którzy uwierzyli Bogu, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, co ewentualnie mają zrobić z tych wszystkich nakazów, które rzeczywiście kiedyś były dane Izraelowi, ludziom wybranym właśnie przez Boga. Kiedy to przeczytałem, no nie powiem, zacząłem się zastanawiać. Ale co z szabatem? Przecież tam nie była mowa o szabatu. No ale, przecież ten szabat, który mamy niby obchodzić jako nakaz pański, który miałby warunkować, że jeżeli go nie obchodzę, to znaczy się, że łamie przykazania Boże, tym samym wykazuje się niewiarą w stosunku do Boga. Plus do tego jeszcze właśnie obrzezanie tu, tu, tu szabat. Na co z krwią Jezusa Chrystusa? Co ze świętą krwią Jezusa Chrystusa? Która zmazała wszystkie moje grzechy? Co z wiarą w Jezusa Chrystusa? No, zacząłem się nad tym bardzo zastanawiać, ale, no cóż, ja mogę myśleć, mogę się zastanawiać. Zacząłem po prostu czytać dalej. Doszedłem do listu do Kolosan, drugi rozdział. I to jest taki fragment tutaj, w tym drugim rozdziale. Co prawda, od szesnastego wersetu zazwyczaj ludzie czytają tym wszystkim, którzy mówią, że musimy przestrzegać szabat, czyli wszystkim tym judaizującym, wszystkim tym z ruchów adwentystycznych, którzy uznają i, i wyznają, że wiara w Boga no to między innymi chyba jeden z najważniejszych punktów, nawet nie tyle zaufanie Jezusowi Chrystusowi, co przestrzeganie szabatu. I oni zazwyczaj mówią, no dobrze, my to znamy, ale nas to nie przekonuje. Kochani, jeżeli ktoś mówi, że fragment Słowa Bożego go nie przekonuje, chociaż jest tutaj napisany, to uważam, że ten człowiek jest po prostu głupi, ponieważ odrzuca Słowo Boże. Jeżeli ktoś odrzuca Słowo Boże, no jest po prostu głupi i tyle. Ale wiecie co? Ja wam przeczytam ten fragment. Drugi rozdział listu do Kolosan przeczytam od wersetu szóstego. Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie, zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. A zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, i w nim też otrzymaliście obrzezanie. Nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódszy je w triumfalnym pochodzie. Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. W szesnastym wersecie. Niechaj więc nikt, nikt, po prostu nikt. I jeszcze raz powtórzę, niechaj was nikt nie osądza z powodu między innymi szabatu. Kochani przyjaciele, bo nie nazwę was braćmi, ani siostrami w Chrystusie, którzy chcecie osądzać moją wiarę oraz wiarę, nie wiem, mojej społeczności, moich braci i sióstr w Chrystusie. Słowo Boże mówi wyraźnie. Niech nikt nie osądza z powodu właśnie szabatu. My szabatujemy każdego dnia. Wielokrotnie to mówiłem. Ja nie wiem skąd w ogóle się wzięło, że my tylko czcimy niedzielę. W ogóle czcimy Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Tego Boga właśnie czcimy. Spotykamy się w niedzielę, ponieważ na szczęście, w kraju, w którym żyjemy, w Polsce, wpadło kiedyś kilka osób na dobry pomysł. Może nie wszystkie ich pomysły były dobre, ale wpadły na dobry pomysł, że niedziela powinna być wolna od pracy. No niestety, nie wszyscy i nie wszystkie zawody mogą mieć niedzielę wolną od pracy. Ale jest jeden dzień w tygodniu, gdzie ludzie mają wolne od pracy w znakomitej większości i możemy sobie wykorzystać ten dzień na to, aby razem w społeczności, w społeczności, do tej społeczności powołana nas Chrystus, żebyśmy razem, jak największa grupa, liczba osób mogła wielbić i uwielbiać i oddawać cześć właśnie Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Więc mamy taki dzień i tak się spotykamy. Na szczęście nie musimy pracować też 24 godziny na dobę, i po naszej pracy w tygodniu również możemy spotkać się w społeczności. I też wielbić Boga, modlić się, śpiewać oraz studiować Słowo Boże. Poza tym, nawet kiedy się nie spotykamy, to wszystkie nasze przedsięwzięcia, które podejmujemy, wszystkie nasze działania, całe nasze życie skierowane jest tak, aby chwalić i oddawać cześć Bogu we wszystkim. W naszej pracy. W naszym życiu, w naszej zabawie, w naszych spotkaniach z dziećmi, rozmowach z dziećmi, kiedy ludzie widzą, jak my do siebie podchodzimy z miłością, którą mamy przez od Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, więc my czcimy każdy dzień. Tak robimy i tak będziemy robić. Tak będziemy szabatować siedem dni w tygodniu. Mnie przekonuje ten fragment. Ten fragment, właśnie z listu do Kolosan, że mam zwycięstwo w Chrystusie, że wszystko, co było dla mnie nakazami, co musiałem przestrzegać, a za nieprzestrzeganie byłem potępiony, Jezus Chrystus to wszystko zniwelował, przybił do krzyża przez swoją śmierć. Ten list dłużny został po prostu wymazany i tyle. Więc ja dzisiaj tutaj czytam: Niech więc nikt mnie nie osądza z powodu jedzenia, picia świąt, czy będę obchodził nawet święta Bożego Narodzenia, czy jakieś inne własne święta, będę świętował moje urodziny oraz moich y, dzieci wszystko Bogu na chwałę i będę szabatował 7 dni w tygodniu. Nie kiedy mi się podoba, ale 7 dni y, w tygodniu również w sobotę dokładam wszelkich starań, aby też Bogu cześć. Oddawać, a niedziela, mam nadzieję, że kiedyś i, nie, i sobota będzie wolnym dniem od pracy i ludzie nie będą mogli pracować, musieli pracować bardziej, więc i też pewnie wykorzystamy tą sobotę, aby spotykać się, mieć nabożeństwa, mieć społeczność. To chciałem odpowiedzieć tym wszystkim, którzy zarzucają, że nie przestrzegam Słowa Bożego. No właśnie, przestrzegam. Ja. Podchodzę do Słowa Bożego i ona mnie przekonuje. Jeżeli ktoś mówi: Nie przekonuje mnie, to ja w to nie wierzę, zostało dopisane, niedopisane, bo też takie są różne komentarze do powiedzenia. To są ludzie po prostu głupi, którzy z całą pewnością nie wierzą Jezusowi Chrystusowi. Mnie to przekonuje i tyle. Oszczegam oczywiście wszystkich tych, którzy tam będą się spierać, będę blokował. Zdajcie sobie inny kanał, albo załóżcie własny kanał, po prostu, gdzie będziecie tam nauczać. Może Wam podpowiem. W liście świętego Pawła do Tytusa jest taka podpowiedź, że heretyka po dwóch, trzech, napomnieniach unikaj, więc no to dopiszcie sobie tam jeszcze dwa, trzy komentarze z napomnieniami i unikajcie mnie. Proszę, unikajcie mnie i zajmijcie się po prostu swoimi sprawami. A tych wszystkich, którzy wierzą Słowu Bożemu, cieszą się, radują ze Słowa Bożego, ci, którzy właśnie wielbią Boga każdego dnia, serdecznie pozdrawiam, błogosławię i życzę im dobrej nocy. Na no tamtym niech się nawrócą. I niech wierzą słowu Boga. Amen. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz, albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.